Hejo, witam z powrotem, a dzisiaj mamy, że tak to ujmę, małe konceptarty do robienia złych postaci z mafii czy coś. Tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co dzisiaj robimy, ponieważ są to bardziej takie randomowe rysy i konceptarty. Ale jeżeli brzmi dziwnie, to raz to dlatego, że nagrywam tym razem przez mikrofon, a dwa, jestem tak trochę chora, więc mogę brzmieć nieco dziwnie i to jest również powód, dla którego mnie dzisiaj nie widzicie. Więc sorry, ale to trzeba wybaczyć. Siedzę teraz pod kocem z herbatką i mam nadzieję, że filmik mimo wszystko wam się spodoba. Nie mam dlatego pojęcia, jak to wyjdzie, ponieważ w sumie dawno nie nagrywałam tylko voiceovera, ale hej, zaczynaliśmy mniej więcej w ten sposób, więc w sumie nie może być aż tak źle, no nie? Po prostu dajcie mi tydzień i to wszystko wróci do normy, obiecuję. Mam nadzieję przynajmniej taką. Tak czy inaczej, zaczynamy. Obydwie te postacie to będą babki, ponieważ myślę, że uda nam się dzisiaj zrobić dwie postacie. W sensie w tym tygodniu zrobiłam trzy, żeby nie było, ale ta trzecia to jest taka bardziej urocza i nie pasuje kompletnie tutaj, więc może zobaczymy ją w następnym odcinku, czy coś w ten deseń. O, mam ci, nie mogę mówić. Ała. Tak czy inaczej, jak widzicie, mam już naszkicowaną pozę. Zaczynam trochę robić już twarz, ponieważ szczerze mówiąc, nie miałam bladego pojęcia, jak zrobić włosy, żeby pasowały, ponieważ, no cóż, ja tak do końca nie wiem, jak to będzie wyglądać, ponieważ jeżeli bazuję na rewce, to zazwyczaj za bardzo się na niej opieram. I tego nie chcemy robić. Nie chcemy po prostu robić kompletnej zżynki. Więc tutaj łączymy kilka refek, zarówno na ubranie, na pozę, na twarz, na włosy. Zupełnie różne rzeczy. W sensie, no twarz nie było do końca rewki. To było bardziej freestylowanie tego i posiadanie nadziei, że to wyjdzie w jakiś sensowny sposób. No ale tak, no jakby będę próbować chyba dwie albo trzy fryzury, zanim w ogóle zaczniemy robić to w sposób, w jaki będzie finalnie, więc okej. To będą takie bardziej, no, powiedziałabym, sztampowe koncepty, ponieważ są to kompletnie pozbawione fantazy koncepty, ponieważ tak, można by zrobić jakiegoś magicznego złoczyńcę i żeby to, wiecie, była taka jakaś fantazy, zbroja, jakiś mag, czy coś w ten deseń i to byłoby super, więc można by zrobić następny odcinek, w którym próbuję zdizajnować, bo chyba nie zadizajnować, po prostu zdizajnować jakieś postacie, które będą jakimiś fantazy złoczyńcami i to może wyglądać ciekawie, biorąc pod uwagę, że jeżeli mamy fantazy i magię, to możliwości jest znacznie więcej. A póki co mamy na razie mafia coś tam, tak naprawdę, mafia universe coś tam. I tak naprawdę za każdym razem, jak mówię o mafii, to kojarzy mi się to tylko i wyłącznie z Bungo Stray Dogs, gdyż, ponieważ to jest tak naprawdę moja jedyna styczność z tym całym tematem, więc jakby... A, jeszcze tylko dodam, nie jestem z Bungo Stray Dogs tak bardzo na bieżąco, ponieważ to było dawno i nieprawda i w większości pewnie nie pamiętam i opieram się tylko i wyłącznie na jakichś tam wspomnieniach dawnych, więc hej, to nie będzie jakoś, że tak to ujmę, bardzo akuratne, ani inspirowane. Bungo Stray Dogs po prostu to jest moja jedyna styczność z tematem i tak trochę nych. Nie mam pojęcia, co robię, ale to mówię chyba za każdym razem, ponieważ za każdym razem sięgam do innego tematu, co jest dość, w sensie to może być ciekawe, ciągle sięgać po jakiś nowy temat, ale to znaczy, że nigdy nie wypracuję sobie jakiegoś tematu do perfekcji, więc jakby hej, to też niemiłe, chociaż z drugiej strony perfekcja nie istnieje, coś czuję, że leję wodę, tak czy inaczej. Ostatnio, po tym jak zrobiłam te emotki, które w ogóle teraz widzicie, teraz ta moja emotka tutaj wam pulsuje, ponieważ hej, w końcu ogarnęłam, jak to się robi i w końcu umiem, wiecie, zmontować to w taki sposób. Więc hej, progres jakiś istnieje. Ale po zrobieniu tych emotek, mój lineart stał się, wydaje mi się, grubszy. I ja nie wiem, jak z tym się czuć, ponieważ zazwyczaj mój lineart był taki dość cienki, cieniutki, z takim line weight, który jest tylko i wyłącznie w ciemniejszych miejscach. A teraz wydaje mi się, że to jest all over the place i to się kompletnie nie zgrywa ze sobą. O, mam cię, coś czuję, że brzmi dzisiaj tragicznie, tego się nie da słuchać. Przepraszam bardzo, tak z góry, ale coś wyszło spoza mojej kontroli, no nie mogę
tym nic tak za bardzo zrobić teraz, poza piciem herbaty, siedzeniem pod kocem i nadzieją, że wszystko dobrze się skończy. Mam w sumie nadzieję, że to jakoś dobrze wygląda. Jeżeli o Lineart chodzi, no to mówię, on jest tak troszeczkę chaotyczny, bym powiedziała, ale nie chaotyczny w znaczeniu otwarty, ponieważ mój Lineart jest zawsze zamknięty. I to jest taka moja cecha, która jakby pozostaje zawsze, że ten Lineart nie ma dziur, a jak ogarnę, że ma dziury, to je zawsze zamykam. Ale to jest po to, żeby łatwiej wypełnić kolorami. Wiem, że takie wypełnienie kolorami po prostu za pomocą brusha. W moim przypadku ja na przykład lineartuję i koloruję za pomocą Real G-Pen, który jest takim podstawowym brushem, takim wbudowanym w cały program Clip Studio Paint, więc to jest hej, okej. Okay. W ogóle z tą twarzą w ogóle wydaje mi się, że powstało coś dziwnego, ale nie mam dla tego pojęcia co. Więc jeżeli twarz tej babki wygląda nieco dziwnie, no to bardzo przepraszam, to było niechcący, ale tak. W ogóle ma ona taki sznurek czerwony, taki kawałek włóczki czy tam innego sznurka zawieszony na ręce. Udawajmy, że ma to sens logiczny i wygląda fajnie. Nie mam dla tego pojęcia co on tam robi, ani dlaczego tam robi, ale przez to wygląda to trochę jak taka estetyka dziewczynki z Tumblera, no cóż, przepraszam. I przez pewien czas miałam problem z dobraniem kolorów, ponieważ to wyglądało jak po prostu damska wersja Flinta, czego bardzo nie chcemy. Jakby zostawmy Flinta w spokoju i jego schemat kolorystyczny. Nie chodzi nam o to, żeby, wiecie, robić jego kolejną wersję. Tego nie chcemy, więc ostatecznie stwierdziłam, że zrobimy je takie ciemno-fioletowo-szare oczy i takie bardziej różowe we włosy. I myślę, że to wygląda całkiem okej. Okay. Ogólnie paleta kolorystyczna jest dość taka monochromatyczna, jeżeli o ubrania chodzi, więc przynajmniej ta głowa i włosy jej się wyróżniają, nie wiem. W sensie to mogłoby być bardzo niepraktyczne, jeżeli chodzi o, wiecie, pracę w terenie, czy tam blendowanie się w tłum, ale hej, to jest troszeczkę fikcja, więc ja robię co mi się żywnie podoba i udaję, że ma to jak najbardziej sens. I w ogóle zaczął mi się moim zdaniem zmieniać styl kolorowania, ponieważ coraz bardziej robię taki bardziej painting, a nie nakładanie wielu, wielu warstw multiply, ponieważ kiedyś nakładałam taką ogromną, ogromną warstwę, nie, masę warstw w overlay, jak również multiply. W sensie chodziło mi o multiply, okej, dobra, ja już nie mam komórek mózgowych, przepraszam. Ale chodzi mi o to, że przez to, że tych warstw w multiply było tak dużo, to wyglądało dość tak jakby niechlujnie, ponieważ te pociągnięcia pędzlem się na siebie nakładały, więc to wyglądało jak... W sensie, wiecie jak wygląda zakreślacz, kiedy nakładacie go kilka razy na siebie. Tworzą się takie warstwy transparentne i to nie wygląda za dobrze, dlatego hej, ja nie lubię zakreślaczy, ale no cóż. Właśnie coś takiego mi się tworzyło, a teraz, kiedy zaczynam bardziej malować, to wygląda bardziej czysto, bym powiedziała. I to mi się nawet bardziej podoba, więc bardzo możliwe, że odejdę od takiego nagminnego używania warstw multiply czy coś, bo tak czy inaczej zastanawiam się, jakie jakby rezultaty wyglądają lepiej. Moim zdaniem to, co tworzę aktualnie, jest takim upgrade'em trochę. W ogóle tak troszeczkę zmieniając temat, ale wciąż na temat tego rysunku. W pewnym momencie, kiedy zaczęłam robić jej włosy i zrobiłam już jej koszulkę i zrobiłam jej włosy, wysiadł mi prąd. Po prostu rysuję. Nie zapisałam tego, więc tak naprawdę stan zapisu był dopiero w momencie, kiedy zrobiłam skórę i kiedy zaczęłam robić włosy, to nic nie zostało zapisane. Ani moje nagranie z OBS-a, ponieważ ja to zapisuję jako plik MP4 i w przypadku takiej awarii prądu to się jakoś nie zapisuje, ale również Clip Studio Paint nie zrobiło mi oczywiście recovery, ponieważ ja nie mam dla tego pojęcia, jak to działa, ale raz również program mi wysiadł i recovery, czyli odzyskanie jakby moich plików, zostało odzyskane jakby plik z rywkami, a nie mój plik, który rysowałam, więc jakby Clip Studio, uwielbiam cię, naprawdę. A tak wracając, jakby nic wielkiego się nie stało i tak robiłam to jeszcze raz. Moim zdaniem wyszło tak trochę, może nie najlepiej, może nie lepiej niż było w
wtedy, ale tak mimo wszystko udało mi się to zrobić, chociaż chciałam już porzucić ten rysunek po tym, jak mój prąd wysiadł, ale no cóż, okej. Okay. Więc no, co jest w sumie jeszcze ciekawe, to to, że przestaję teraz używać trybu Add Glow i przerzucam się z powrotem na screen, ponieważ kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jakieś parę lat temu, używałam właśnie trybu screen do robienia tych wszystkich rozświetleń, o czym przerzuciłam się na Add Glow, ponieważ wydawało mi się, że powoduje to, że te rysunki są bardziej żywe, podczas gdy screen nie daje mi takiego nasycenia koloru. I tutaj moim zdaniem ten screen był lepszy jako tryb warstwy, moim zdaniem, to w sumie nie wiem dlaczego, ale tak jakoś instynktownie to do mnie przyszło, że screen będzie w tym wypadku lepszy. Staram się również lepiej dobierać te kolorki, żeby wszystko było wyglądało spójnie, ale no właśnie nie wiem, tak błądzę pomiędzy tymi stylami i tak do końca nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. Jeżeli natomiast o ten drugi rysek chodzi, z pozą miałam nieco większe problemy, ponieważ coś mi się połamało tak w międzyczasie i jeżeli się zastanawiam, dlaczego to wygląda tak dziwnie na razie, no to dlatego, że dobra, zgubiłam wątek, ale tak wracając do tego wszystkiego. Miałam nieco problem z tą pozą, ale no jakoś to będzie, obiecuję, że to będzie wyglądało fajnie, ponieważ do tego rysunku akurat miałam specjalną inspirację. Ponieważ jak mogliście, albo jednak nie zauważyliście, mam pewną obsesję na punkcie D&D i jakby ja nie gram, nie mam z kim, ale gdybym miała, to na pewno bym kupiła kostki, więc czasami po prostu przeglądam AliExpress. Więc w pewnym momencie na tym jakby moim płótnie pojawi się zdjęcie w postaci pseudorewki dla mnie i będzie to zdjęcie po prostu kości do gry. Ale chodzi mi o to, że one mają specjalny schemat kolorystyczny, który zainspirował mnie do zrobienia tej postaci i jakby... Ojoj. Znowu tutaj miałam problem z włosami, ale to już pomijając. Zawsze mam z nimi problemy, bo nie chcę, żeby to wyglądało jak jakaś postać z anime, która po prostu nie akceptuje praw fizyki newtonowskiej. Ale... Ale wiecie, ja chcę, żeby to było mniej więcej takie do uwierzenia. Żeby to miało jakieś ręce, nogi i jakby tworzenie postaci może być fajne, nie wiem. Bo jeżeli byście się mnie spytali, czy chcę, żebym zrobiła z tych postaci ocki. Jakby nie chcę nic mówić, ale ocek już mam 37 i adopcja kolejnych dwóch. Coś czuję, że ta gramatka i tak będzie się powiększać, ponieważ mam parę takich projektów, które wcześniej pisałam i właśnie z nich adoptuję sobie te postacie w momentach, kiedy mi się aktualnie podoba i ich potrzebuję. Ale no tak na przykład właśnie było z Pejlem i z Frankiem i jakby z tego opowiadania, które tam zrobiłam, są jeszcze dwie postacie, które bym chciała zadoptować. Więc razem z tymi dwoma, które dzisiaj rysujemy, to byłoby 41 i to się zaczyna powoli robić duża ta gramatka. Więc jakby, okej, okay. Można by spróbować je zaadoptować, ale na razie nie mam jakby pomysłu, jak je wleić do fabuły. Już pomijając fakt, że moja fabuła opiera się na dwóch starterach historii, że tak to ujmę, a nie na dwóch faktycznych historiach, co jest dość niefortunne, ponieważ ja tak naprawdę nie wiem, co tam się dzieje. I tak naprawdę opowiadając wam o drugiej części tego, jakby tej historii, o części drugiej tej książki. Zaspoilerowałam wam nieco, kto przeżyje. Oh no! Jakie to smutne, będziecie wiedzieć. Ajajaj. Wiecie, to jest takie, kiedy czytacie sobie książkę i główny bohater ma właśnie kopnąć w kalendarz, ale widzicie, że jest jeszcze 50 stron, więc jego kopnięcie w kalendarz jest niemożliwe, to kiedy ja czytałam na przykład jakąś trylogię i widziałam, że jest jakaś niebezpieczna sytuacja, to miałam takie, hej, są jeszcze dwie książki, nie ma opcji, że ta postać skończy wąchając kwiatki od spodu. Więc wy macie teraz, że tak to ujmę, coś podobnego. Naprawdę to może być plus i minus jednocześnie, ponieważ wszelkie dokonywanie zmian, kiedy wy już cokolwiek wiecie, robi się trudniejsze. I tak jakby najlepsze jest to, że to może w ogóle nie powstać, co będzie dość niefortunne, biorąc pod uwagę, ile czasu nad tym spędziłam, ale jakoś
to będzie, nie wiem. Wracając do tego całego rysunku, robimy line art. Jakby ja nie wiem, co się stało z linią włosów tutaj. Jakby ja mam pewnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o robienie takiej linii włosów bez grzywki, ponieważ nigdy nie wiem, jak gęsto to ma być, jak głęboko się mają te jakby fałki wcinać. Przez to wygląda dość dziwnie i muszę próbować po parę razy, ale okej. W ogóle wydaje mi się, że w tym rysunku będę nawet zadowolona z tego, jak mi dłonie wyszły, ponieważ w końcu zauważyłam, że to ma jakieś tam ścięgno po środku, które idzie po palcu i jakby hej, wcześniej tego tak że tak to imię nie zauważałam, ale teraz dostałam, nie wiem, olśnienia eureki czy innego jakiegoś oświecenia, więc to jest zabawne. I ja z jednej strony tak naprawdę nie lubię line artu, ponieważ jest to najbardziej nudna i żmudna część pracy, ponieważ tak naprawdę odtwarzasz szkic, ponieważ tak naprawdę nie wnosisz niczego takiego specjalnego do rysunku w tym momencie. I jest to tak naprawdę praca twórcza, więc ja tego za bardzo nie lubię. Znacznie bardziej podoba mi się etap szkicowania, a potem etap cieniowania. To, co jest pomiędzy, jest takie do wywalenia troszeczkę, ale z drugiej strony, gdybym miała sobie wziąć kogoś do pomocy, żeby robił mi line art, coś czuję, żeby mnie coś trafiło. Ponieważ, jak tak spojrzymy na innych line arty, to niektórzy robią je na przykład bardzo cieniutkie, z ogromną ilością detali. I to mogłoby być spoko, w sensie mogłoby być okej. Natomiast niektórzy, jak, że tak to ujmę, no dobra, nie będę nikogo nazywać, ale niektórzy robią coś takiego, że ich line art jest bardzo luźny i otwarty. I naprawdę by mnie coś trafiło tak, żebym zrobiła salto. Normalnie salto nie umiem zrobić, ale gdybym zobaczyła taki line art przed sobą i miała go kolorować z takimi wielkimi dziurami, to by mnie coś trafiło aktualnie. Ale autentycznie nie aktualnie. Tak czy inaczej, wiecie chyba, o co mi chodzi, ponieważ ja ciągle używam, tego zaznaczania i tego lasce, jak również ustawiam sobie mój line art jako reference layer, dzięki czemu mogę wylewać to wszystko tym wiaderkiem i nie mieć żadnych problemów. Tak czy inaczej, miałam oczywiście problemy z kolorystyką tej pracy. Stwierdziłam, że pójdziemy bardziej w ciepłe kolory niż w te zimne, ponieważ chciałam mieć jednak to złoto, a złoto jest kolorem ciepłym, więc pojechaliśmy w to. Więc tak, ogólnie zaczęłam również robić make-up moim postaciom, a przynajmniej designom tych postaci, ponieważ wątpię, bym kontynuowała z nimi jako moje ocki, ale hej, zawsze jakiś upgrade, czy zawsze jakiś kolejny element, nad którym muszę się martwić. Tak czy inaczej postanowiłam sobie tutaj rozplanować światło, ponieważ do tego oczywiście nie miałam rewki, ponieważ miałam rewkę na poza, a dopiero potem, kiedy przyszło co do czego i zaczęłam kolorować, się zgubiłam. Więc nie miałam, że tak to było moje światło, więc jeżeli tutaj światło i cieniowanie się dość nie zgadza, no to hej, moja wina. Ale zaczęłam robić je troszeczkę bardziej od razu, bym powiedziała, niż robić to później, ponieważ wiele rzeczy można zrobić trybami warstw, ale jeżeli zaczniesz jakby cieniować w jeden sposób, czyli na przykład światło przychodzi z prawej strony, to z trybami warstw nie zrobisz, żeby światło nagle padało z lewej strony i to wyglądało dobrze, ponieważ jesteś już za głęboko w tym wszystkim i to się nie skończy dobrze, więc najlepiej zaczynać od samego początku. Ja wiem, że istnieje zasada od ogółu do szczegółu, ale ja tak naprawdę nie umiem, ponieważ mnie strasznie denerwuje, kiedy przerzucam się pomiędzy tymi warstwami i jest już kilka tych clipping mask i nie wiem, ja zawsze robię to elementowo, czyli najpierw skóra, potem włosy, potem oczy, potem, nie wiem, ubranko czy coś w tym desenie. Ja nie umiem robić tego jakby naraz. Może na kartce umiem, bo na kartce nie widzę tych warstw, które mnie tak denerwują, więc to jest taki inny czynnik, ale właśnie myślę, że te rysunki zaczynają wyglądać coraz lepiej, jak je tak robię, ponieważ nie są aż tak rażące w oczy i wyglądają nieco bardziej naturalnie, pomimo tego, że te twarze nie są może najlepsze, ale hej, zawsze jak rysuje się twarz od spodu na przykład, to ma się problem i wiem, że nie tylko ja mam taki problem, więc hej, dodajmy, że wszystko jest okej. Tak czy inaczej, nie ma tutaj już za bardzo co gadać, więc no może poza faktem, że bardzo podoba mi się ta bluzka i nie wiem, wygląda to z jednej strony elegancko, a z drugiej strony tak troszeczkę dziwnie, więc nie wiem, co wy sądzicie. Tak czy inaczej, nie ma tutaj już za bardzo co gadać, więc zobaczmy, jak wyglądają gotowe pracki. I tak prezentuje się pierwsza praca. Ogólnie ten sznurek mógłby być lepszy,
Ale tak poza tym, to wszystko wydaje mi się, robi sens logiczny czy coś. I wydaje mi się, że może to być akceptowalny projekt, który jest, w sensie nie może być akceptowalny, ponieważ nie ma całego full body, ale wiecie, o co mi chodzi. Koncept tu jest i jest git. Natomiast jeżeli chodzi o... Natomiast to jest ten drugi koncept. Jak mówię, bardzo podoba mi się ta bluzka, wygląda trochę jak płynne złoto, chociaż w sumie nie widziałam nigdy płynnego złota, więc teraz opieram się tylko i wyłącznie na mojej wyobraźni. Może jest to za bardzo monochromatyczne, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, co wy sądzicie na ten temat? Mam nadzieję, że taka forma odcinka wam nie przeszkadzała. Tak czy inaczej, napiszcie proszę w komentarzu, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem. Widzimy się w następnym filmiku, pa pa!